Dzisiaj się z wami witam w deszczu. W końcu pada. W końcu pada deszczyk. Tylko wyszłam i przestaje. Ale przed chwilą tak padało mocno, mocno. Przyda się deszczyk, przyda. Niech sobie popada. Się beczka napełni. Troszkę napadało. Nelucha. Patrzysz na deszczyk? Dobra, idziemy do domku. A kogo my tu mamy? Rysiu. Rysiu patrzy. Idziesz do domu, Rysiu? Nie. Wąchasz kwiatki? Chodź, idziemy do domku. Chodź. Cześć, moi drodzy. Już się witam z wami twarzą w twarz. Ale nie jest wesoło, wam powiem, nie jest. Szczeliły mi plecy. No. Ja mam dzisiaj środę. Tylko sprawdzę, czy na pewno. Tak, ja mam dzisiaj środę, wy macie czwartek. No. I wczoraj... Już tak, dzisiaj jest gorzej. Sprawa polega na tym, że nie mogę usiąść na tyłku. W tej chwili kucam na nogach, ale bezpośrednio na tyłku nie mogę usiąść. Trochę tu słabo widać, ale widzicie, nie umiem się umiejscowić. Tragedia jest. I nie wiem, w niedzielę wyjazd, wylot, a mnie połamało, nie? I będziemy teraz... Ja mogę chodzić, mogę stać, mogę chodzić. Nie mogę siedzieć. Czekajcie sekundkę, przepraszam was. Już. No i na czym skończyłam? Nie mogę usiąść, no. W tej chwili kucam na nogach, oparta o nogę. Najgorzej chyba. O, tu śpi Rysiu. Oj, nie widać tu. Tu też nie będzie widać. O, śpi tam Rysiu. Także jestem załamana, nie? A tak na klęczkach to też za długo nie umiem wytrzymać. Jeszcze się zrobiło tak duszno znowu, bo już po deszczu wyszło słońce, ale tak jest za chmur. Jest jeszcze gorzej duszno niż wczoraj. Ja przepraszam, że ja się będę tak kręcić, ale po prostu szukam wygodnej pozycji dla siebie. Ja się już nie będę rozwodzić nad tym, co ja mam z tymi plecami, bo wiem.
No i tak niekiedy bywa, nie? Że szczeli w najmniej odpowiednim momencie. Od wczoraj smaruję maścią. No ale dzisiaj, jak już mówiłam, jest jakby gorzej. No a jednak do samolotu to będę musiała usiąść. Nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. Normalnie mi się chce płakać, wiecie. Naprawdę. Dobra, nie będę płakać. No i co? Taka sytuacja. Do lekarza nie ma co iść, bo mi po prostu tam, powiem wam w skrócie, że mi po prostu przez dyski nerw wychodzi. Chociaż i tym razem i mi uciska po prostu, nie? Dlatego mam takie... Chociaż tym razem i tak nie jest tak źle, bo były sytuacje, gdzie wstawałam w pół zgięta, normalnie w pół i na czworaka musiałam chodzić. No, mówię wam jak jest. I to jak samo przychodzi, tak samo odchodzi po prostu, nie? Przeciwbólówki też za dużo nie dają, bo on po prostu musi wskoczyć na swoje miejsce. No i nie za bardzo to wszystko da się z tym coś zrobić. Już nawet lekarz powiedział mi, że kiedyś może mnie wygiąć i już tak mogę zostać. To nie wiem, co o tym myśleć. Ale dobra. Tylko taka informacja. No trochę ciulato. Trochę ciulato, bo jest środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Mam 4 dni, żeby wydobrzeć. Nie wiem. Od wczoraj się denerwuję, chodzę nerwowa. Sobie podłożyłam taką gąbkę pod kolano. Ale strasznie mi ciepło tej gąbki. Nie mogę normalnie wysiedzieć. No i tak, nie? Dobra, nie będziemy się mazać, będzie co będzie. Nic na to nie poradzimy, że tak się stało. W najmniej oczekiwanej chwili w sumie, i to zawsze się dzieje w najmniej oczekiwanej chwili. No ale mam nadzieję, że przejdzie. No. A ja tu sobie... zaglądam w szufladę, wam pokażę, bo tu mam takie dwie szuflady swoje. O, widzicie? Bajzel. O, no i spadliście. No i mówię, przejrzę, bo tu jest dużo rzeczy do wyrzucenia. Ja na przed chwilą patrzyłam tu, że puste, więc mówię, poprzeglądam, żebyście nie spadli znowu. Poprzeglądam, żeby się czymś zająć. Nie no, wyć mi się chce mi się po prostu wyć. No. Naprawdę. Dobra, to już wyrzucam. Tu mam jakieś stare cienie. Ale one jeszcze są ok, to ja je zostawię. Kosmetyczka. To ją sobie oczyszczę, może sobie ją wezmę. Nie wiem, zobaczę. Kiedyś dostałam, jak zamawiałam perfumy Black Opium. Znaczy ja zamawiałam, mąż mi zamówił. O. Bardzo je lubię. Dostałam gratis taką kosmetyczkę. Do tego. No ja się będę kręcić, nie? Bo mi
Niewygodnie mi. I jeszcze taką złotą miałam, ale ją chyba mam w torebce. Taki coś a la portfelik. No, mam tu też płatki kosmetyczne, buteleczkę, którą zamierzam wziąć, o ile pojadę. Albo jakiś woreczek. Nie wiem. O. Tak trochę postękam, pojęczę. Czasami jak się źle ustawię. Wczoraj miałam ogólnie tak, że jak źle stanęłam, bardziej na jedną nogę, to mnie, wiecie, taki prąd, jeżeli kogoś ktoś ma bóle pleców, to wie, że taki prąd przechodzi. No. I właśnie czułam, że już coś nie tak się dzieje. Tylko kokardu. No a dzisiaj dobrze w ogóle wstałam. Płyn micelarny. Micelarny? Micelarny. Micelarny. Też zostanie. Chusteczki. No tu jest ogółem wszystko, wiecie. O, resztka jakiś perfum. Jakiś resztka toniku na raz. To wieczorem zużyję i wywalę. O, lakier cały. O, a tu dostałam od dziewczyn, jak odchodziłam z pracy. Taką kartkę. Oj. Spełniaj marzenia, ładna. Tutaj podpisy wszystkich. Mam ją do tej pory. No i bransoletkę. I wisiorek też mam do tej pory. Cały czas noszę. Przykleiły się do mnie. O, tu mam jakieś resztki mgiełek z awonu. Będę to musiała zużyć. O, tu jakieś dwa ufiflane pędzle. Wiecie, taki miszmasz. Chociaż mam tu koszyk wstawiony, to no, no jakieś papiery, krem do depilacji, waciki znowu. Tak, człowiek ma więcej, opaska. Człowiek ma więcej, niż by się spodziewał. O, a tego szukałam. Na samym dnie było. Bardzo lubię ten olejek. To jest olejek. Kurde, ja dobrze mówię. To już chyba moje serum. No, serum. Z witaminą C. Bardzo lubię. Ten akurat. Teraz się szufladę wyczyści będzie. O, tu następna kosmetyczka pusta. Wkładki, których nikt nie używa. A tu co mamy? Balsam jakiś. Nie wiem, czy on jeszcze działa. 2019. Do pięt będzie dobry. No i tak wyjdzie na to, że nic nie wyrzucę. Druga buteleczka na wyjazd. No bo do niego doszło. Normalnie z tych nerwów to wiecie, nie? Z tych nerwów to po prostu aż mi się żyć nie chce. W takim momencie, po prostu w takim momencie. O, tu jakiś olejek do włosów. Też jakieś. Wszędzie jakieś resztki same. Same resztki, a dwie szuflady zapełnione. O, tu nawet mam szampon. Taki na sucho dla kotków.
dla psów i kotów. Szampon pianka bez spłukiwania. To nawet mam, kiedyś im kupiłam. O, tu cały zestaw gumek. Ja ostatnio gumki szukałam. Po prostu normalnie, no nie. O, tu mój pierścionek. Nie wiem, czy będzie widać. Żebyście widzieli taki motylek. Wyłoszczy się, czy nie? No chyba się nie wyoszczy. Taki błyszczący motylek, który kupiłam na Gubałówce przy którymś wyjeździe. O, bardzo ładny. Tylko że mi pęk tu. No. Ale trzymam. O, tu jest zakrętka od serum do włosów. I proszę bardzo, i tu mamy nadwcierkę, mamy to taka porządna 1/3 odżywka. Tu mgiełka do włosów z jantara. Ja pewnego czasu, chyba to w tamtym roku było, ja używałam takie w kapsułkach, te wcierki. I od razu sobie cały zestaw taki kupiłam. No ale jak widać, nie doużywałam tego. Tu mam jeszcze taki, gdzie myślałam, że to szampon kupiłam, a to jest płyn na skórę głowy, która swędzi. I na podrażnioną skórę głowy taki płyn. Ale też go użyłam chyba 2 czy 3 razy i to było tyle. Tyle było w temacie. No i tu co? Same jakieś takie perfumki. O, henna do brwi. To sobie zrobimy też. Może jutro. O, muszę wstać. No i tak to wygląda. To już puste, tam okulary zostały. Ała. O, człowiek na denerwuje. Nie spadaj. Wszystko mi spada. Moje ulubione okulary, brudne jak nie wiem. Ale co się stało? No noski mi odpadły. One są szklane. Naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ja je kiedyś kupiłam, kiedyś w Tesco, bodajże za 60 zł. I je miałam naprawdę przez 2 czy 3 lata je miałam. Później mi odpadły te noski, no ale bez nosków nie da się nosić. A byłam w paru optykach. No i nie potrafili mi wymienić. Trzymam je dalej. Cały czas mam nadzieję, że ktoś mi to wymieni, naprawi. Bo naprawdę lubię te okulary, dobrze się w nich czuję. Tysiu, pomagać będziesz mi? Czy się będziesz kąpać szamponem? No, tak sytuacja wygląda, moi mili. Teraz będę to sprzątać, układać, bo wycieram szuflady. No, sytuacja jest niewesoła, można powiedzieć. O Boże Święty, mówię wam. O, jakiś kremik tu jest. Płyn do czyszczenia uszów dla kotków. To wszystko tu jest. O, nawet tabletki. Jakieś stare eyelinery. O, jakiś błyszczyk. To spróbujemy, czy on coś
Działa. O, lakier znalazłam, może na sztopie pomal. O, i korektor cały. A widzicie, że ja szukałam korektora? Nawet nie wiem, co mam. Także ja sobie zaraz to poukładam fajnie. Mam nadzieję, że fajnie. No, dzisiaj tak. Dzisiaj tak, bo nie inaczej. Wyszłabym na dwór, ale tam jest tak okropnie duszno, jeszcze gorzej niż wczoraj. Jak padał ten deszczyk, to było tak fajnie. Naprawdę, w tym deszczu było super. Chłodno i czym oddychać było i ten, ale teraz to tam jest milion razy gorzej niż wczoraj. Dobrze, że ja tutaj... Mam lampo wiatrak, którym się chłodzę i naprawdę dużo daje i naprawdę się bardzo cieszę, że zdecydowałam się kupić tą lampę. Bo mnie elegancko chłodzi. Więc okna pozamykałam, żeby to, ta duszność nie wchodziła i chodzę się tym wiatrakiem sufitowym, bo normalnie wiecie, podcieknie po tam gdzie boli, tam cieknie ten pot. No i dzisiaj w sumie ja sobie to skończę robić, żeby nie myśleć i się nie denerwować, chociaż i tak się denerwuję bardzo, bo chciałabym się zacząć szykować, jak wczoraj mówiłam, i ten, a ciężko mi cokolwiek zrobić. Się boję, że jak źle się zegnę albo za szybko, wiecie, albo nie tak, że jeszcze gorzej mi się coś zrobi. No i będę was informować na bieżąco, czy żyję, czy nie żyję. Czy chodzę, czy nie chodzę. Także no. Taka informacja. A jak poukładam, to wam jeszcze pokażę. Czy coś się zluźniło, czy się nie zluźniło w tej szufladzie. Bo znając mnie, to ja wszystko z powrotem tam wsadzę. No bo szkoda wyrzucić, nie? Jak to stary balsam można użyć do stóp. Jak jest jakaś resztka na raz, postaram się do łazienki sobie wynieść albo postawić koło łóżka, bo mam taki stolik koło łóżka z takimi najbardziej potrzebnymi rzeczami, które trzymam na wierzchu. No, to sobie chyba postawię, żeby widzieć, pamiętać o tym, nie? Żeby to. A jeszcze tam stoi karton z moją lampą, bo sobie kupiłam parę miesięcy temu lampy do robienia paznokci, bo stwierdziłam, że sobie będę robić paznokcie. No i patrzcie, jakie eleganckie mam paznokcie zrobione. ale chyba to nie dla mnie, po prostu nie. Nie ogarniam tematu. Nie ogarniam tematu z robieniem paznokci. Jestem zdenerwowana na takie rzeczy, naprawdę mówię wam, jestem zdenerwowana. Ja się nawet denerwowałam, jak chodziłam, a na rzęsy to Boże Święty, nie? Normalnie z tych nerwów całe ciało drętwiało, bo jakoś nie wiem. Nie dla mnie to. Dobra, to ja sobie tu kończę, moi drodzy. Mam nadzieję, że wy chociaż jesteście zdrowi. Nic wam nie doskwiera, żadne bóle. A taki śmiech przez łzy. No ale co? Co, siądę i będę płakać? Nie polepszy mi się od tego. Chociaż wyć mi się chce, jak jasna cholera. No ale co? Ja sobie tu kończę, nie przedłużam już, bo już takie gadam masło maślane, pierdu. Kończę, ułożę i wam pokażę końcowy rezultat moich porządków, za które się wzięłam od pół roku chyba temu miałam zacząć i to tak o. No, także kończę i widzimy się później na finale. No i tak to wygląda.
Ja jeszcze wszystkiego dokładnie nie włożyłam, bo jeszcze część rzeczy będę brała ze sobą na wyjazd, więc będę przeglądać jeszcze, no ale z grubsza to jest tak, tu włosowe, tu pachowo, ręczno, depilacyjno, oliwkowo, pudrowe, no jakieś tu se pierdółki powkładałam, no a tu mamy same perfumki, no i lokóweczka. No, na pewno się coś jeszcze znajdzie. Znając życie, nie minie tydzień, będzie znowu tak samo, no ale tymczasowo jest tak. Więc się chwalę. Jak obiecałam.